aby zaświadczyć wam proste słowa, które są prawdą, które są drogowskazem dla waszego życia. Dzisiaj każdy z was, czy każde ucho, które słyszy mój głos, wiedz, że możesz poznać Boga, że możesz mieć pokój, niezależnie od tego, jak zostałeś skrzywdzona. Chcę ci powiedzieć, że Bóg nie potępia ciebie, Bóg akceptuje ciebie, ale nastąpić musi prawdziwe opamiętanie. Prawda jest taka, że jedyną drogą do zbawienia jest osoba Jezusa Chrystusa. To nie filozofia, to nie religia, ale to poglądy Boże, to serce Boga, które jest zawsze nakierowane na człowieka. Człowiek jest skupiony w rozgrodzie od początku i dzisiaj, kiedy uwierzysz w Jezusa, będziesz pojednany, doświadczysz życia, będziesz żył na wieki. Przyjdź dzisiaj i zaczerpnij, napij się ze źródła, doświadcz tego, że Bóg jest prawdziwym pokojem. Pokoju nie ma w żadnej prorogi. Jezus Chrystus jest pokojem, Jezus Chrystus jest prawdą, On jest drogą, On jest dostępny dla ciebie, On da ci prawdziwe spełnienie, On napełni twoje serce pokojem i radością, On da ci wyzwolenie. Tylko Jego krew, tylko Jego ofiara może uratować ciebie. Jezus Chrystus umarł za ciebie, Jezus Chrystus może podnieść twoje życie.